Tego człowieka osobiście poznałem na meczu, który niestety przegraliśmy i zamknęliśmy sobie drogę do fazy pucharowej Euro, ale dzisiaj sprawdzimy jego wiedzę nie tylko piłkarską. Witam Węgorza, dzień dobry. Witam serdecznie, mecz był piękny, dopingowaliśmy ile sił, ale się nie udało. Ale to już szybko ten czas mija, bo to w sumie wyszło, że dwa miesiące temu to było. No ja w ogóle pamiętam jak tak, w ogóle nie wiedzieliśmy, że będziemy siedzieć obok siebie na meczu. Tak, nagle tak, tak. Usiedliśmy, mówimy, ej, kojarzymy się, nagrałem odcinek w ogóle wtedy, ale ten czas tak zapiernicza. Ja bym powiedział, że to było chwilę temu, a to już... Dokładnie tak, no ale udało. Starzejemy się, ty jeszcze jesteś młody, piękny, ja będę już tylko starszy. Słuchaj, zobaczymy jak ta młodość i wiedza idzie ze sobą w parze, bo póki co w tej serii na najwyższym stopniu podium jestem ja osobiście. O. Bo Lexią w poprzednim odcinku był prowadzącym, a ja... Byłem gościem na moim kanale. Widziałem. Słuchajcie, no seria, już wiem, już wszyscy mi składali gratulacje, że miała 10 odcinków, ale to jest odcinek 11, więc jakby musicie mi pogratulować. Czyli bardziej. Najdłuższa seria w życiu, tak? No, zdecydowanie, zdecydowanie. Wy nie zapomnijcie wbić do Węgorza, tam też pewnie content z EAFC25 się będzie pojawiał, jak już wyjdzie jakaś karierka, coś takiego coś się będzie pojawiał. Coś jest zaplanowane. O, to już są plany, u mnie też są plany, a wy, jeżeli nie widzieliście tej serii, to sprawdźcie jej zasady. Wojna draftów postaw na milion. Jest to seria, w której zapraszam gości, abyśmy zagrali w wojnę draftów, natomiast jestem taki miły, że daję im darmowe 23 wybory draftu. Żeby je zachować, muszę odpowiedzieć na 5 pytań w formie postaw na milion. Nie oglądałeś postaw na milion? Już tłumaczę. Każdy uczestnik na starcie dostaje milion, w moim przypadku są to 23 darmowe wybory draftu i musi je obstawić na poprawną odpowiedź. W przykładowym pytaniu, jakiego koloru jest czerwony maluch, odpowiedzi to czerwony, zielony, czarny lub biały. Jeżeli ktoś jest pewny, że odpowiedzią jest czerwony, stawia wszystkie 23 wybory na kolor czerwony. Jeżeli odpowiedź ta jest poprawna, to 23 wybory ma na kolejne pytanie. Jeżeli natomiast nie jest do końca pewny tej odpowiedzi, może podzielić swoje odpowiedzi. Może postawić 15 wyborów na czerwony, 5 na zielony i 3 na czarny. W tym wypadku do kolejnego pytania przechodzi mu 15 wyborów, no i musi odpowiedzieć jeszcze 4 razy poprawnie. Jeżeli natomiast postawiłby 23 wybory na kolor zielony, który nie jest poprawną odpowiedzią, wtedy przechodzimy do draftu, a mój przeciwnik nie ma żadnego dowolnego wyboru w wojnie draftów. Pierwsze dwa pytania to 4 odpowiedzi, gdzie minimalnie musi postawić coś na jedną odpowiedź, a maksymalnie może postawić na 3 odpowiedzi, zostawiając jedną wolną. Kolejne dwa pytania to 3 odpowiedzi, gdzie musi postawić minimum na jedną, a maksimum na 2. I ostatnie, jedno pytanie, gdzie ma 50-50, są tylko 2 odpowiedzi i całość zebranych wtedy wyborów musi postawić na daną odpowiedź. Mam nadzieję, że zasady są dla Was jasne, a my przechodzimy do odcinka. Powiem Ci, że trochę się jaram. W sensie widzowie, od razu muszę Wam powiedzieć, że moje know-how piłkarskie nie jest zbyt wysokie, ponieważ ja całe życie grałem w piłkę. Ale miałem coś takiego w ogóle, Kamyk, że ja grałem, ale nie za bardzo się interesowałem tym. Okej, okej. Od jakichś tam, ale czasem tak jest, czasem tak jest. Niektórzy piłkarze sami mówią na przykład, że nie oglądają piłki nożnej, tak. Ale grają. Jakby tak. To jest ich zawód, ale nie. Ja zawsze oglądałem Manchester United i wiadomo, no, grałem w ruchu, to oglądałem ruch chorzów, ale tak miałem problem z tym, żeby oglądać inne mecze, inne ligi, ale od jakiegoś czasu się to zmieniło. No dobrze, w takim razie są pytania piłkarskie oczywiście, są pytania nie tylko piłkarskie. No i pierwsza para kategorii to filmy i pan piłkarz. Co wybierasz? Pan piłkarz. Ja nawet nie znam aktorów, aktorek, nic. Daj mi pana piłkarza. Dobrze, więc pierwsze pytanie z tej kategorii. Ogólnie oczywiście masz 23 wybory, które możesz tak obstawiać, jest. Jedno musisz zostawić puste, ale jak oglądałeś, to wiesz. Tak. No i pierwsze pytanie, mam nadzieję, będzie dosyć łatwe. Z którym z tych zawodników Robert Lewandowski występował na boisku najczęściej? Jest to Łukasz Piszczek, Thomas Müller, Ilkay Gundogan czy Marco Reus? No i patrz, i niby spoko, ale teraz musiałbym sobie przypomnieć, ile Lewy grał w Borussii, ile grał w Bayernie. Bo, no nie no, chyba Piszczu to będzie, bo oni tam dosyć długo grali. Z Müllerem w sumie też jeszcze, jeszcze ci przypomnę, Łukasz Piszczek oczywiście to jest reprezentacja jeszcze tam też. Tak, właśnie to sobie wziąłem pod uwagę, bo jeżeli chodzi o Müllera i Reusa, no to wiadomo, klubówki to są, no Gundogan też, nie. No i Gundogan też Gundogan w też. Barcelonie teraz był. No nie? Właśnie, ale w Barcelonie Gundogan był chwilę, więc to na pewno odpada.
Marco Reus, Thomas Müller. Dobra, powiem tak. Kto nie ryzykuje, ten później nie ma wyboru w drafcie, ale dajmy wszystko na pana Łukasza Piszczka. Ej, nie zapisałeś. Jesteś co do tego przekonany? Nie chcesz rozłożyć chociaż z dwóch? Ja tak robiłem taktycznie, wiesz, żeby chociaż następne pytanie było w razie pomyłki. No i z jednej strony mógłbym dać na Piszcza, ale nie wiem dlaczego ten Thomas Müller mnie jakoś tak kusi. Mhm. No bo w Bayernie jednak też trochę spędził czasu Robercik. W ogóle jeżeli chodzi o Roberta, to tutaj mam Funko Popa, dostałem, widzowie, takiego urodzinowego, Roberta Lewandowskiego. Dobra, mamy 23 wybory, tak? Tak. Wiesz, ja zawsze sobie zostawiłem ten margines błędu, to zawsze... No właśnie, margines... Dobra, to dajmy... Kurde, czy ja mam ufać swojej intuicji? A masz dobrą intuicję? Nie. Nie mam właśnie, dobra, zmieniamy. Widzowie, ja byłbym słaby w milionerach i we wszystkim takim. Dajmy w takim razie 16 na Piszczka. Okay. A całą resztę dajmy na Thomasa Müllera. Jeżeli to będzie Marco Reus, to wyjdzie 7. Czyli Gundogan i Marco Reus w ogóle. Tak. Okay. No dobrze, w takim razie rozłożone. I w tym momencie powiem ci, że nie jest to Ilkay Gundogan. Na pewno. Jezu, już myślałem, że ty chcesz powiedzieć, że nie jest to poprawna odpowiedź. Nie jest to Ilkay Gundogan. Tak. Gundogan występował z Robertem Lewandowskim 125 razy. Szczerze myślałem, że o wiele mniej. Marco Reus natomiast tak. Wystąpił mniej razy od Gundogana razem z czyli Robertem Lewandowskim. Jakieś wybory na pewno zachowam po tej kolejce. Dokładnie tak. No i teraz tak. Jeden z tych zawodników wystąpił z Robertem Lewandowskim 333 razy na boisku. Okej. Okay. A drugi z nich 212. No i 212 będzie pewnie Piszczek, a ponad 300 będzie Thomas Müller. Dokładnie tak, dokładnie tak. Thomas Müller 333, nikt więcej od niego nie wystąpił razem z Robertem Lewandowskim na boisku. Najbliżej był Manuel Neuer, który wystąpił 296 razy, później Kimmich, Hummels, Alaba, no i dopiero Łukasz Piszczek. Także tutaj ta przewaga Thomasa Müllera jest spora, ale spokojnie, 7 wyborów przechodzi ci dalej. Dobrze, że rozłożyłeś, dobrze, wszystko dobrze się skończyło. Ale ja mówiłem, nie? Moja intuicja jest słaba. Ja nie umiem sobie przypomnieć, ile w ogóle Lewy grał w Bayernie. No, znaczy tutaj wychodzi z tego, że grał zdecydowanie dłużej niż w Borussii, no bo te występy tak z Thomasem Müllerem były dużo, dużo, dużo no więcej. No plus to, że jeszcze z Piszczem w reprezentacji, no ale... No cóż, mamy 7 wyborów, co dalej? Co dalej? 7 wyborów przechodzić do drugiego pytania, a tutaj para kategorii, która przed tobą to geografia i bramka. Bramka, czyli idziemy futbolowe pytanie. Idziemy futbolowe. Nie, jak już mam się śmieszać, to z jednej kategorii, a nie z kilku. Dobrze, w takim razie pytanie brzmi następująco. Na jakiej wysokości znajduje się poprzeczka w piłce nożnej? 211 cm, 222, 233. O nie. 43, czekaj. Jak ja nagrywałem odcinek z Lachem, ja miałem to pytanie i ja dobrze na to odpowiedziałem. Ja właśnie wiem, że właśnie w jakimś materiale Lacha było to pytanie, zanim ja w ogóle już to miałem od początku, no chyba tutaj jest od pierwszego odcinka, nikt tej bramki nie wybrał, a później zobaczyłem właśnie odcinek sam, więc no, to powinieneś dobrze obstawić w takim razie. No właśnie, i tutaj się okazuje, jaką mam pamięć. Znajomi się ze mnie zawsze śmieją, że mam pamięć złotej rybki, bo ja zawsze mówię tak, spoko, a później zapominam. Ale czekaj, wysokość. Na pewno nie 2,11. 2,22 też mi nie pasuje. 2,33 lub 2,44 bym dawał. Muszę sobie teraz to zwizualizować, wiesz? Jak wyobrażam. Wizualizuj. Sobie, tak, wyobrażam sobie bramkarza, który stoi w bramce. Czekaj, ja to pokażę widzom. Show, mamy show. Jest bramka. Jest bramkarz, który głowę gdzieś ma tutaj. Bramkarze są zazwyczaj. No, tak, dajmy ten 1,92 m. I taki uśmiechnięty. Ty rozumiem, masz 1,92 m, tak? Nie, ja mam 1,82 m. Ale mamy tutaj bramkarza, 1,92 m. I teraz pytanie, ile nam jest od jego głowy do poprzeczki? No jak na przykład są rzuty karne, to często można zobaczyć, jak oni tam właśnie stają w bramce i tak. Wiesz, mniej więcej. No właśnie, i tutaj jest rzut karny, i tu się strzela, jest 1-0. Ale! Jeżeli miałbym obstawiać, mamy 7 wyborów i ja nie chciałbym stracić wszystkich. 2,44 to jest w sumie dużo, więc...
5 wyborów na 2,33 i 2 wybory na 2,44. Okej, okay, dobra, czyli dalej rozkładamy 211 222 cm, odrzucasz. No jak tak, tak mówisz, to aż chętnie bym tam coś postawił. Nie, ja zawsze pytam, żeby nie było. Ale tak, odrzucam. No dobrze, 211 cm to zdecydowanie za mało, bo jak mamy jakiegoś najwyższego bramkarza, to on by głową było poprzeczkę haczył, więc tutaj zdecydowanie to za mało. 222 cm to też za mało, więc wiemy już, że będziesz miał jakieś wybory. No i pytanie, ale... czy 5 czy 2? Ale będą to dwa wybory. 244 cm na takiej wysokości znajduje się poprzeczka bramki piłkarskiej pełnowymiarowej oczywiście. Więc odpowiedziałeś u Lacha, a tutaj widzę z problemami. Bo tu jest większa presja, wiesz? Gdybyśmy byli twarzą w twarz, to łatwiej barierę byłoby przebić. Nie, no nie wiem dlaczego. Jakoś tak miałem na myśli to, że 2,44, a później sobie uznałem, ej, to jest prawie 2,5 metra. Bramka 5 ponad w szerokości ma. No. No i teraz jak to sobie wyobrażam, to by się zgadzało. Ja wierdzę. Tak czy inaczej, przechodzimy do trzeciego pytania. Słuchaj, zostały ci dwa wybory. Możesz to rozłożyć, możesz zostawić na jednym. Także przed tobą teraz będą trzy odpowiedzi tylko. Pytania z trzema odpowiedziami. A twoje kategorie to Pokémon i Kocury. Pokémon i Kocury? No. Kocury. I to nie wiem, czy będzie chodziło o koty, czy o dobrych zawodników, bo tak się potocznie mówi. Dlatego weźmy Pokémony. Jak dobry jesteś właśnie, czy grałeś kiedykolwiek, czy widziałeś, czy... No w dzieciństwie oglądałem. Jeżeli będzie coś takiego bardzo podstawowego, to myślę, że jest szansa, ale później może być lekki problem. W ogóle ta kategoria została wymyślona pod Jacoba, jak był odcinek z Jacobem, ale jakby zostawiłem to pytanie, bo powiedziałem, że Jacob interesuje się i gdzieś tam zbiera te Pokémony, więc miałby więcej. Kiedy zapytałem go poza odcinkiem o odpowiedź do tego pytania, odpowiedział dobrze, więc presja jest na tobie. A pytanie z kategorii Pokémon brzmi: pierwszym Pokémonem Asha był Pikachu. Jaki natomiast był pierwszy Pokémon, który sam złapał? Sam złapał. PJ-a, Bulbazaura czy Caterpie? Bulbazaura na pewno nie złapał jako pierwszego. I tu myślę o Pidgeotcie albo Caterpie, bo Pidgeot to był ten latający ptaszek, a Caterpie, o ile dobrze pamiętam, to był ten taka zielona glizda, prawda? Dokładnie tak. I o ile dobrze pamiętam, to pierwsze odcinki Dragon Balla chciałem powiedzieć. Pierwsze odcinki Pokémonów były właśnie takie, że on wyszedł tam sobie, szedł przez las i właśnie widział Pokémona. I wydaje mi się, że pierwszym Pokémonem był Caterpie, więc wszystkie moje wybory dajemy na odpowiedź C. No dobrze, w takim razie słyszałem to zawahanie w głosie. Słyszałem to zawahanie w głosie. Wszystkie twoje potężne wybory dajemy na... czyli dwa. Na Caterpie. Tak. No i tutaj dobrze powiedziałeś, że Bulbasaur w ogóle kojarzył mi się z Ashem i tak dalej, ale rzeczywiście nie był to pierwszy Pokémon, którego złapał. I był to Caterpie. Dobrze, mamy dwie odpowiedzi, także bardzo, bardzo dobrze. Poproszę, dwa wybory przechodzą dalej. Tak jest. Ile jeszcze mamy pytań? Dwa pytania, jedno z trzema odpowiedziami i jedno z dwoma odpowiedziami. A dobra, przed tobą kategorie następujące to Bundesliga albo młodość? Bundesliga albo młodość. Cięższa będzie młodość, tak myślę, dlatego dajmy młodość. Okej. Ja widziałem w ogóle, że Bejocik też doszedł do wyboru składów z zeroma wyborami, więc... Nie będę najgorszy. Nie. Niektórzy nawet odpadali wcześniej, także tutaj nie masz co się... Już tak gdzieś zaszedłeś na pewno dalej niż niektórzy przy tych pytaniach. A z kategorii młodość pytanie, które brzmi następująco. Ile lat miał najmłodszy debiutant w Ekstraklasie Igor Pieprzyca z Puszczy Niepołomice? 15 lat i 19 dni, 16 lat i 3 dni, czy 16 lat i 345 dni? O, ciekawe pytanie. I założę się, że gdybym zapytał teraz mojego przyjaciela Ksedara, to on by to wiedział od razu, bo on całą Ekstraklasę to zna tak. Szanuję ludzi, którzy mają ogromne pojęcie o Ekstraklasie. Ja tak samo. Ja nie pojmuję tego, w sensie dla mnie to jest za ciężko jeszcze, żeby pamiętać imiona, nazwiska zawodników, którzy tak często się zmieniają, bo w Ekstraklasie jest duża rotacja. Oczywiście. Szok. No i teraz tak. Od,
Odpowiedź D, C bym odrzucił, ponieważ wydaje mi się, że 16,345 to jednak trochę sporo. Nie wiem, czy jeżeli chodzi o to, że tych młodzieżowców tyle jest, to nie będzie to 15 lat i 19 dni. Mam dwa losy, tak? Tak, dokładnie. No dobra, no to jeden na A, jeden na B. Okej. Czyli prawidłowa odpowiedź, żeby być pewny to tego C. ostatniego pytania. Dobrze, tak. W takim razie, no tutaj nie będę przedłużał. Będzie pytanie finałowe, to na pewno, bo 16 lat i 345 dni to zdecydowanie za dużo. I 15 natomiast pewnie. Najmłodszy debiutant w Ekstraklasie, pan Igor miał 15 lat. 19. Ale patrz, w takim razie gdybym ja słuchał tej mojej intuicji, czy z tą bramką, czy z tym, to miałbym pewnie nieco więcej losów, ale lepiej bezpiecznie. Teoretycznie w bramce postawiłeś więcej na 233, nie? Więc tam do końca tak było. Ale tak, jeżeli taka intuicja ci podpowiadała. Tak czy inaczej, doszedłeś do ostatniego pytania, co prawda z jedną odpowiedzią, ale będziesz miał to pytanie przeczytane. 50% szansy. Słuchaj, przed tobą dwie kategorie, subskrypcje i rzeki. Subskrypcje. Subskrypcje, w takim razie pytanie... YouTuber powinien wiedzieć. Pytanie z kategorii subskrypcje brzmi, kto ma więcej subów na YouTubie? Książulo czy nie krytyk? Książulo czy nie krytyk krytyk? O kurczę, nie krytyk krytyk, dzieciństwo. W ogóle on cały czas robi coś w internecie. Oczywiście. Ale od wielu lat nie oglądam. Książulo. To są obydwoje gości. Kurczę, czekaj, czy Książulo dodaje shortsy? Bo to jest bardzo ważne pytanie. To nakręca dużo subskrypcji. Tak. Widzowie, jeżeli chcecie zacząć z YouTube'em, to zacznijcie sobie od shortsów, zdecydowanie. Książulo czy nie krytyk krytyk? Książulo. On miał kiedyś tego kolorowego vloga, później zmiana. I on ciągle coś robi, ale z drugiej strony nie krytyk krytyk jest tyle lat, tylko z drugiej znowu strony jemu na pewno już nie przybywa tych subskrypcji za dużo. Raczej na minusie tam są. Tak, raczej będą szły w dół. No i teraz, czy Książulo? No i teraz nostalgia czy świeżość, że tak to nazwę? Kurde, ale jeżeli miałbym obstawiać, nie wiem dlaczego dałbym tego niekrytego. Dałbym niekrytego, mimo wszystko. No dobrze, nastała cisza. Nastała cisza. Sprawdzałem, wiesz, czy coś się nie pozmieniało w tym czasie. Czy w tym czasie ktoś nie zrobił subów, ktoś nie stracił subów. To nigdy nie wiadomo. Czyli stawiamy jeden twój jedyny wybór na niekrytego tak krytyka, jest. Tak? Tak. No dobrze, to w tym momencie mogę ci zdradzić, że jeden z nich ma 1,580,000 subskrypcji. Okej. Okay. A drugi 1,630,000. No to mała to różnica już, nawet, jakby tak. Różnica, tak, około 50,000 subów. Mhm. Na korzyść, uwaga, niekrytego krytyka, więc udało ci się doczłapać z jednym wyborem do końca. Cudownie. Brawo na ciebie. No niekryty krytyk cały czas gdzieś tam nagrywa, ale te subskrypcje, jeżeli sobie tak spojrzymy, to rzeczywiście co miesiąc jest to ubywa. Strata, tak, ubywa dosyć sporo, no ale cały czas gdzieś tam wiusy w okolicach 400,000 miesięcznie. No dobra, w takim razie Węgorzu, przechodzimy do draftu. Tak jest. I zobaczymy, jak ci pójdzie w granie w tą grę w sierpniu. Dobra, jesteśmy w takim razie w drafcie. Masz przed sobą formację do wyboru pewnie. Tak jest, mam formację. Dobra, ja też mam formację. 3 dobre, 2 średnie. Zobaczymy, co z tego wybierzemy. Przypominam, Węgorz ma jeden wybór, który powie sobie, ja chcę teraz wybrać i wybiera z tych. W przeciwnym wypadku oczywiście wybieramy sobie na zmianę. No tak dobra, jest. To może wiesz co, zacznij i wybierz mi formację od 1 do 5. No to od razu postawimy na trójeczkę. Zadowolony? No trójeczka to 3 z tyłu, to nie tak dobrze, ale jak chcesz to mogę wziąć. Weź, proszę weź. Dobra, okej. Bo ja ci powiem tak, że no ja mam, ja ci nawet mogę powiedzieć jakie mam ten, mam 3, nie, są 2 razy po trójka z tyłu, raz jest 5 z tyłu. No to 4 wybierz i bądź zadowolony. 4. 4, ostatecznie, definitywnie. Ostatecznie. No to powiem ci, że obydwoje mamy 3 z tyłu, więc jest ciekawie. O, i pięknie, ofensywny futbol, to mi się podoba. Tak jest. Dobra. To przed nami kapitanowie. I co mogę powiedzieć? No, nie Słabo u ciebie? Nie jest dobrze. Nie jest dobrze w sierpniu, nie. Okej, okay, no to jak na sierpień nie jest dobrze, to może wybierz takich, których obydwoje weźmiemy. Numerek jakiś. To ja mam. No, u mnie najlepsze jest 3, więc co powiesz na 3? 3. No,
czwórka jest słaba u ciebie? Gorzej? Mogę wybrać, bo myślę, że nikt z nich nie będzie w mojej wyjściowej jednostce. Okej, okay. No to jak... Czwórkę. Tak, definitywnie? Dobra, tak, wzięliśmy czwórkę. Dobra, mamy czwórkę. Dobra, to teraz potrzebuję, żeby... O, w sumie, okej, okay. Nie jest... No, dobra, róż, wybie... No... Jest okej, okay, ale nie do końca. Dobra, to... Chciałbym ci wybrać dobrze, weź sobie piątkę. Gdybyśmy grali na przykład już w EAFC 25, to byłby pierwszy Team of the Week, to bym powiedział, że dobrze, ale tak to jest średnio, ale biorę. Okay. Słuchaj, ty nie wybierasz ani dwójki, ani trójki, ani czwórki, bo tam sami dobrzy zawodnicy, oj tak. Ale wybierz sobie jedynkę. Sobie. Kurde, no, wybrałeś jednego ze słabszych. To no trafiłeś, bo... trafiłeś. Wszystko wiesz, dobrze, dobrze powiedziane. Dobra. Ja nie wierzę, jakie ja mam wybory, stary, ale to nie, są dobrzy jest... gracze. Na razie, a u mnie jest, w sumie tak, gdyby to był, znowu mówię, październik, tak? Aha. To jedynka, dwójka, czwórka i piątka byłaby dobra u mnie. Jeden, trójka, dwa, nie... cztery, pięć, tak? Tak, trójka niekoniecznie, chociaż też jest spoko. To co ty na to, że weźmiemy, w sensie, że ty weź sobie piątkę, o. Bo okay. Zadowolony jesteś z niego, tak? Z piątki. Nie, no spoko, spoko, spoko. Okay. Taki zawodnik z Manchester United. O, ale jak tak, tak. Średnio, to obstawiałbym jakąś Malasję czy coś. No to jest słaby, jest słaby. Okay. Słuchaj, ty wybierz sobie między jedynką a piątką. Ja ci dam wybór nawet. Ja jestem dobrym gospodarzem. No dobra, to ja również biorę piątkę. I tak nie będzie u mnie grać. Następny. O, i u mnie w końcu dobre karty, tak serio. U mnie jest okej. Okay. Okej, okay. Chcesz zagrać w eliminację? Możemy, no pewnie, że tak. No to, zacznij. Trójka. Eliminujemy. Eliminujemy czwórkę. Dobra, eliminujemy dwójkę. Eliminujemy jedynkę i bierzemy piątkę. Bierzemy piątkę, okej. Okay. Okay, zadowolony? Ja jestem zadowolony, a ty? Ja tak, a ty? Mogłem wybrać Greenwood, która była na jedynce. City. Aha, okej. Okay. I byłbym trochę bardziej zadowolony, ale tutaj zawodnik Leverkusen, dobrze. No dobra, ja też widzę znowu, że no naprawdę, październik pełną parą, ale gdyby to było w październiku, to były dobre wybory. Okej. Okay. Słuchaj, jakaś karta specjalna u ciebie, czy raczej takie no, wybory? U mnie same karty specjalne i ja wykorzystam mojego Jokera, ja wezmę sobie już. Ja nie będę czekać, okay. Bo boję się, że to się źle skończy. No dobrze, skoro biorę. Tak, to wybieraj. No to teraz jeszcze musisz mi wybrać. Dobra, i powiedz mi, co tam masz ciekawego, jakbyś tak miał opowiedzieć? 3 złote karty, ale 2,91 overalla. Okej. Okay. Jedna ikona taka naprawdę, powiem ci, że spoko, grałem okay. Dużo. I jeden inform słaby. Dobra, to podaj mi dwie pozycje, w sensie na przykład karta 1 i 5 i podaj mi najgorszą i najlepszą i ja wybiorę 50-50. O, no dobra, to... Dwójka i trójka. Wśród nich są najgorsze i najlepsze. Okej, okay. W takim razie weź trójkę. Okej, okay, wybrałeś najlepszą. Tak myślałem. Ale dobrze. Ach, zaczyna się zabawa. O, u mnie nadal spoko. Nadal spoko? Mhm, u mnie Rafael spoko. Nadal... nie, dobra, weź dwójkę, nie będę przedłużał. Weź dwójkę, bo coś czuję, że to nie jest spoko do końca. Dwójkę. Definitywna dwójka, okej. Okay. Wzięte. Tak, tak. U mnie tak naprawdę możesz wybrać cokolwiek, bo nie jest dobrze. Są skipy? No to weź jedynkę. Okej. Okay. Uzupełniamy skład. Oj, u mnie skip znowu, a u ciebie co tam, jak tam? Dobrze jest, węgorzu? Dwie karty, z których byłbym bardzo zadowolony i trzy, które są spoko. Czyli same dobre wybory. Same dobre wybory, dlatego tutaj bym cię prosił o mocne zastanowienie się pomiędzy jedynką, dwójką, trójką, czwórką, a piątką. A co powiesz na trzy? No byłoby fajnie, byłbym zadowolony. To weź piątkę. No i też spoko. No i widzisz, dwa wybory dobre ci wybrałem. Dobra. U mnie skip totalny, naprawdę nie musisz się zastanawiać. No to bierz byle co. Dobra, pierwszego z brzegu biorę. O! Ale mam teraz grajków. To eliminację znowu? Eliminację. Dobra, to ja teraz zacznę. Nie wybieramy czwórki. Nie wybieramy jedynki. Nie wybieramy trójki. Ani dwójki. Czyli piąteczka. Tak. I jak? Dobra, piątka u ciebie? To najlepsza karta, która była u mnie dobra. Też, u mnie też. No to okej, okay, to okej. Okay. Dobra, to teraz ty u mnie.
Jedynkę. Okej. U ciebie też jedynkę, ja ci odpłacę tym samym. Dobra. No to wziąłem. Czy jestem zadowolony? Zobaczysz na odcinku. Okej, sprawdzę. Obejrzę ten odcinek. obejrz. Wy widzowie też obejrzyjcie, a ja... Jaką tu mam jedną kartę? Ja też mam jedną dobrą. To co, wybieramy sobie tą najlepszą? Możemy tak zrobić. Dobra. Dobra. To jest umowa. A na jaką pozycję miałeś? Na środku obrony. Okej, ja na ataku. Dobra. Teraz powiem ci tak. Jest dosyć zabawna sytuacja, bo mam bramkarzy do wyboru, aha, nie? Trzech z nich ma 95 overall, a dwóch ma 85. O kurde. Jakby... Musisz trafić, jakby masz 60% szans, żeby dobrze mnie wybrać. No to powiedz mi, czy byłbyś zadowolony z trójki? Byłbym. Byłbyś. A czy jeżeli wezmę ci trójkę, to ty mi weźmiesz trójkę lub czwórkę? Nie, tak nie możemy. No to bardzo dobrze, żebyś tak nie zrobił, ale ja ci i tak wezmę trójkę. Dobrze, to ja ci wybiorę piątkę. No i to jest wybór! Ale psychologicznie. Czyli teraz mamy rezerwę, tak? Tak, ja już wchodzę na rezerwę. Ja też. No wiesz co, to teraz ja ci wezmę czwórkę. Zmienioną na? Na jedynkę. Możemy cofnąć wybór? Nie. No dobra. Chyba, jeszcze ci zmieniłem, wiesz, specjalnie, jakby wiesz. No tak, już zaakceptowałem go. Dobra, w takim razie ty weź piątkę zmienioną na piątkę. Nie, no nie możesz zmienić na tą samą, chociaż wiesz, jedną obok. No to... Szóstka minus jeden. To dobre. Nie. Proszę nie wybierać piątki, proszę zastanowić się nad innym wyborem. Czyli piątka najgorszy wybór, tak? Drugi najgorszy. No to... Jako, że ja chciałbym ci wybrać tą piątkę, ale pójdę ci lekko na rękę. Zrób mi znowu 50-50. Pomijając tą piątkę. Najgorsza i najlepsza. Okej, okay, dobra, tak zrobię. 1 i 4 to jest najgorsza i najlepsza. 1. To było dosyć obvious, bo tam wcześniej ci mówiłem, czy nie wybierzesz mi jednej obok chociaż. Tak, to było mega obvious. Ale nie, no w sumie jedna obok, no to wiesz, z piątki jakbyś ruszył gałką no, w prawo. Tak. Jakbyś przeskoczył jak w tym wężu na telefonie, tak. Gdzie tam przeskakujesz przez ściany. To otóż to. O! No dobra. U mnie? To o. Trzech mocnych grajków i dwa takie wybory, że tragedia. No to... Cztery. Cztery, dobra, biorę. A ty weź dwójkę. Jakby spoko na maksa karta, ale nie mam w tej formacji, żeby go użyć. Czyli chciałbyś zmianę? A, już wybrałem, już tylko wziąłem, bo i tak w sensie inne karty też były na tych samej pozycji. Aha, dobra. No to. Dobra, to u ciebie dwójeczka, tak wiesz. No dobra. Dwójka, nie ma tragedii. Tylko, że i tak u mnie nie zagra, bo nie ma pozycji. No właśnie. To samo. TPS-ik, LPS-ik. Weź czwórkę. Tam masz fajnego gracza. Chciałbym widzieć, nie, jak to nie grasz. Jest gracz, to jest grajka. Tak, grajkę, to chciałem powiedzieć. I nią będziesz śmigał, prawda? Tak, śmigał na pewno. Powodę dla kolegów tutaj z zespołu. O, ale mam kartę! Ale mam kartę, wybieramy sobie sami tą kartę? Chociaż zróbmy. Nie, bo ja i tak go nie mogę. Zróbmy, ja nie mogę. Tak? Jaka głupota, czemu on ma tylko SPO i SN? Ale dobra, to... ale zróbmy tak, wybieramy najlepsze, okej. Okay. Dobra. Oj. No ja zadowolony. Ja też zadowolony. Co, eliminację teraz? Zróbmy eliminację. Dobra, to ja teraz zaczynam. Nie gramy jedynką. Ani dwójką. Czwórką. Ani czwórką, ani trójką. No dobra, niech będzie, szkoda. Będzie cztery. Nie wiem czemu, ale wybrałem w ogóle zawodnika, który u mnie był gorszy, ale tak jakoś czułem, że tobie to trochę utrudni. Tak nieco. Dobra, jak tam twój wybór teraz? Mój wybór aktualnie... bardzo dobrze. Wszyscy bardzo dobrze, serio. To ty mi daj dwa wybory, między którymi mam ci wybrać. Ja ci dam dwa wybory, między którymi masz mi wybrać. I dobra, to mi wybierz pomiędzy 1 a 2. No to 2. Dobra. A ty mi między 1 a 4. Pomiędzy 1 a 4... 4. Okej. I to mi się podoba, tak można się dogadywać. Dobra, lecimy dalej. Jak w ogóle twój skład? Mocny już? Mocny. Ale jeżeli chodzi teraz o moje wybory, no to skip totalny jest 1,84 i to jest... No to weź 3.
trójeczkę, dobra. A ty weź, masz kogoś dobrego? Nie. No to weź sobie dwójkę. Okej, niech będzie. Dobra. W porządku, dobra, zostało mi jeszcze 6 wyborów chyba. Mhm. Ulala. No. Eliminację? Nie. Aż takie ulala to nie wiem. Te... No słuchaj, dobra. Co powiesz na piątkę? Będzie u mnie rezerwowym. A co powiesz na jedynkę? Ty, u mnie jedynka czy u ciebie jedynka? U mnie jedynka. Ja ci powiem, że nie ma szans. Maksymalnie mogę ci dać 2. 2. Okej. To ja wezmę to 2. A dobrze. Ty weź na przykład 3. Okay. Może być? Czy Realu zmienić? Madryt. No były gracz Realu Madryt, aktualnie gracz Manchester United. O, czyli masz defensywnego pomocnika. Czy chodzi o obrońcę? Nie mogę ci zdradzić tej. Okej. W takim razie. Lecimy dalej, tak? Tak. No powiem ci, że mam jedną kartę, którą. Nawet dwie, którymi bardzo chciałbym zagrać. To ja też mogę tak zrobić, że mam dwie karty, którymi chciałbym bardzo zagrać. Ja chciałbym zagrać 1 albo 4. Ja chciałbym zagrać 2 lub 3. Dobra, to ty mi wybierz pierwszy. I jeszcze raz, jakie miałeś? 1 albo 4. 1 albo 4. Weź 4. Dobrze. Mhm. A ty byś chciał zagrać którymi? 2 lub 3. 2 lub 3? To weź 5. Przepraszam, musiałem to zrobić. Zmienione na... Nie. Piątkę. Piątkę, poprawę. Dałeś, musiałem cię w którymś momencie zrobić, jakby nie mogłem tak. Chcesz wiedzieć, kogo mi odrzuciłeś? No, podziel się. Puskasa 9-6 i Putellas 9-9. A wiesz, kogo mi wziąłeś? Możesz opowiedzieć. Lino 83. Pięknie. I widzisz, nie warto ufać youtuberom, tyle powiem. No dobrze. Dobrze, to teraz twój wybór. Ważny wybór. Ważny wybór. 3 słabe karty, 2 dobre. 3 słabe, no to weź 2. Dobrze. A ja mam skipa totalnego, więc co chcesz, wybierz. No dobra, no to 1. Okej. Okay. Dobra, u mnie, okej, nie jest źle. Chciałbyś wybrać jakąś kartę z tego, tak wiesz, że ty bierzesz coś, co ty chcesz i ja coś, co chcę? Ja bym chciał, żebyś ty dokonał wyboru pomiędzy 1 a 3. U siebie, nie u mnie, u siebie. A, u siebie. Nie ma większego wyboru, no dobra. No. Okej. Okay. A ja? 1,3. 1,3 czy 1,2? 1,3, trójką. Trójka. Okay. A ty, no ty wybierz sobie 3. Trójkę. Definitywnie trójka. No tak, a słyszę podniecenie w głosie. No, trochę tak. Ale mam, no dobrze, ale obok jest zawodnik. W sensie po lewej lub po prawej jest zawodnik, który ma podobny overall, nieco lepszy. I w sumie wolałbym jednego z tych dwóch, lewa lub prawa. Czy pójdziesz mi lekko na rękę, wybierając lewą lub prawą? Tam czyli overall. 2 albo 4. Tak, 2 lub 4. Overall i jest. Pójdę ci na rękę, jeżeli ty w następnym wyborze wybierzesz mi 3. Jeżeli ja ci wybiorę 3. Okej. Okay. Dobra. To 2 weź. Dobra. No i teraz ja ci mam wybrać 3, tak? Tak, wiem, że tego nie zrobię. Nie no, wybieram ci pomiędzy... Wybieram ci 3 karty, okej, okay, no to... 1, 3 i 5. Uuu, ale wybór, ula. Dobry, prawda? Nie. Dobry. Nie no, dobrze, w porządku, to biorę, okej. Okay. Dobra. Ja mam skład gotowy, ile ci tam zostało kart? Jedna karta. Tak. No dobra. Skip totalny. Ja ci daję... chciałem ci dać dowolny wybór, widzisz. No to, dobry. Wezmę Zalewskiego. Dobra, bierz Zalewskiego. Dobra, no i trener został, nie? Dobrze, trener, dowolny trener, jak tam chcesz. Okej. Okay. Dobra, w takim razie szukamy się w drafcie i widzimy się w meczu. Pamy czy nie? Chodź, wchodzimy, ryzykujemy, go. Jak nie, to zagramy. Zagramy naszymi składami. Widzowie się nie skapną. Nie. Uwaga, teraz mecz i co? Bubblegum to ty? Dortmund FC. Ha, to nie! Jaka tragedia! I tak nikiego, no, ale myślałem, bo to nie jest, z playki nie był koleś, no. Jakby nie widziałem niku. O Boże.
Słuchajcie, widzowie, był przypał, nie wiem, pewnie fragment widzieliście, myśleliśmy, że siebie znaleźliśmy, bo ja nie widziałem Niku z peceta, Węgorz gra na pececie. Pozdrawiam. Myślałem, że to on, bo timer był mniej więcej podobny, ale okazało się, że to nie byliśmy my, więc nasze drafty widzieliście. Teraz co zrobimy, to wejdziemy do draftu, żeby zobaczyć, kto wygrał. Wejdziemy do draftu, naciskniemy trójkąt, żeby wybrał się draft automatycznie, oprócz kapitana, którego wybierzemy sobie samemu. Później najlepsze karty wrzucimy do pierwszego składu, wszystkie inne na ławkę rezerwowych i zagramy w typową wojnę w karty, czyli wystawiamy w dowolnym momencie dowolny overall karty i ten, kto ma wyższy overall, ten wygrywa tą rundę, będzie 11 takich rund, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, ja jestem gotowy, żeby użyć żeton draftu. Formację wybieraj sobie, Węgorz, dowolną. Dobra, to formację już mam. I kapitana też oczywiście sobie wybierz dowolnego, jak najwyższy overall jest wskazany. Wybrane. Następnie klikamy trójkąt, uzupełnij skład automatycznie i klikamy tak. Ja jestem gotowy, żeby U mnie już właśnie poszło, w tym momencie ładuje się. Dobra, okej. No dobra, można by było niektóre karty lepiej. Ale nie jest źle. Dobra, to w takim razie wrzucaj najlepsze karty do pierwszego składu. Nie muszą być na pozycjach, co nie? Nie, no. nie. Dowolnie i później zagramy w wojnę, czyli będziemy wskazywali, które karty wybieramy. No dobra, Węgorz, w takim razie zacznijmy pierwszą rundę tej wojny. Dobra, ja wystawiam na pierwszy ogień tą kartę. A ty jaką? Ja na pierwszy ogień wystawiam tą kartę. No dobra, w takim razie ja wystawiłem 92 overalla. Ja wystawiłem 88. Czyli okej, 1-0 dla mnie, tak. Okej, czyli tutaj się poddałeś, że tak powiem. No dobra, to teraz ty wybierasz dowolną kartę, ja wystawiam kontrę do tego. Dobra, i ja sobie dam go na rezerwę, nie? I za złoty wejdzie za niego do składu. Tak, tak, te najniższe overalle można wtedy wrzucać do składu. Dobrze, w takim razie ja w tym momencie daję tego zawodnika. Dobra, teraz pytanie, czy cię spróbować zaatakować dosyć mocno i zdobyć drugi punkt, czy poddać w miarę, czy tak pośrednio. No pytanie, czy dałem najsłabszego, czy najlepszego, czy się najpierw pozbywam. No właśnie. Czy idę ostro. Wiesz co, to ja dam tą kartę. Okej, ja dałem 95. To dobrze, że nie ten. Ja wydałem Markizję 89, więc 1-1 w tym momencie. Tak jest. Dobra, ja wystawiam tą kartę. A ja w takim razie wystawię tą kartę. No dobra, ja mam... Tutaj chciałem się trochę poddać, dałem Hansen 90. A, no to tak się poddałeś, że wygrałeś, bo dałem 87. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo mi się to podoba. To jest właśnie punkt zdobyty takim niskim kosztem. Tak trzeba grać w tą wojnę, taką typową wojnę. No to teraz ty wybieraj. No i tradycyjnie ja wybieram tego. To ja wybieram tego pana. Dobra, ja dałem 87. Ja dałem 96, Rize. Coś, myślę, że masz mocnych zawodników. 3-1 dla ciebie. 3-1 dla mnie, dobra. Zrzucamy go sobie na ławeczkę. To teraz ja wybieram tego zawodnika. A ja wybieram tego zawodnika. No to ja mam Bergkampa 92. 89. Czy ty wystawiasz najmocniejszych, czy ty wystawiasz najsłabszych? Dowiesz się później. 4-1. Tak. Okej, to teraz ty. I ja teraz wystawiam w takim razie tego zawodnika. O, dobra, to ja jeszcze pójdę tak. Ja wystawiam tego zawodnika. No i ile tam to masz? Tam ma? Ja mam Klozę 90. Ja mam 87 Davisa. O, czyli mamy 5-1 tak naprawdę. No. Czyli na zamknięcie teraz. No to dobra, to teraz ja wybieram tego zawodnika. No to ja wybieram tego zawodnika. Ja mam Borchę 95. Pele 95. No dobra, w takim razie z tej ławki rezerwowych, nie z tych, w sensie, nie z tych zawodników, których już byli grani, wybierz kartę, która będzie walczyć jakby jeszcze raz. Ja, no to ja mamy już mam. Remis, tak? Ja już mam. Ja mam Debinie 88. Ja mam Gabriela 86. Czyli wygrałem w takim razie, czyli bo mamy już 6-1, Borcha wygra. To ty wystawiłeś teraz najmocniejsze działo, rozumiem. No to ja jeszcze, żeby cię dobić, to wystawię tego zawodnika. Daj znać, co tam masz jeszcze.
Aha, czyli chcesz mnie dobić, czyli masz kogoś mocnego. Nie, jeszcze jedno dla pewności. No dobra, no to ten zawodnik. Ja mam Ronaldo Nazario 94. Ja mam Carvajala 92. Tragedia. Czyli koniec końców. To nie, no to ja automatycznie mi o wiele lepiej wygrało. No. Wygrałem tą wojnę draftów, tak jest. U mnie najsilniejszym zawodnikiem było 95. Dwóch no to u mnie Rize Futis 96, później miałem tego 95 Borche i 94 Ronaldo Nazario. Słuchajcie, trochę dziwnie, bo nie było meczu, ale wy nie lubicie meczu, więc w sumie wyszło na dobre. Podwójny trochę draft. Podwójny draft, słuchajcie, dwa drafty w jednym, wbijajcie do węgorza, sprawdzajcie jego kanał, doszedł do ostatniego pytania, odpowiedział na niepoprawnie, więc to też się tutaj liczy. No i co, ja ci dziękuję za wzięcie udziału. Dziękuję mam nadzieję bardzo. W kolejnym sezonie, czy cokolwiek tutaj będzie się działo, rozegramy mecz. Będziesz brał udział. Oby nie. Oby syn. Trzymajcie się, do zobaczenia. Na razie, cześć. Widzowie.